Hej, cześć, witajcie specjalnie tutaj Nurjonblot o najbardziej używanej legendzie w grze, czyli o Electro Wizardzie. Karta, którą prawdopodobnie każdy lawaluniarz nie gra. No nie wiem właściwie, czy to się odmienia, ale prawdopodobnie nie odmienia. Dlatego też tak powiedziałem. No to przejdźmy do ciekawostek, których będzie aż 7, tyle że w tym siódmym kilka będzie. Tak przygotowałem się specjalnie dla was. Z tej strony Nurjonblot, a to jest odcinek o najbardziej używanej legendzie w Clash Royale 6 marca 2018 roku. Nowa seria, ludzie. To tak. Tutaj możecie sobie z niego statystyki zobaczyć. Na pierwszym levelu. Kodzacki, co? Specjalnie taka smutniejsza muzyczka będzie, bo ja go nie lubię. No i właśnie, ludzie, jak dobijecie 10 łapaczek w górę, leci odcinek specjalny o nim. Moja historia z Electro Wizardem. No, to nie jest zbyt fajna historia. No ale dobra, nie będę wam nic o tym mówił. Więc przejdźmy do ciekawostki pierwszej. Electro Wizard to jedna z najbardziej używanych kart w samej grze. No i na pewno legenda najbardziej używana. Sam Electro Wizard potrafi prawie całkowicie skontrować lawę. Co jest niesamowitym osiągnięciem. 4 na 7 to też dobrze. Takie wiecie, żebyście wiedzieli, dlaczego sam ze sobą nagrywam, by było pewne na przykład, bo tak jakbym na przykład na arenie grał, to mógłbym nie znaleźć kogoś, tak? Taka sytuacja, bo na pewno Elektro bym nie grał nigdy aren, tak? Bo ja to jestem mistrzem Electro Wizarda. Jakby to ująć, ludzie? Albo nie, nie mówię wam z tej historii, co nie musicie dobić te łapeczki. No dobra, no to patrzcie. Patrzcie, jak się sobie poradził tutaj z lawą. Patrzcie, tyle życia ma wieża, a teraz tyle ma. O, tyle. Czyli też naprawdę sobie dobrze poradził z lawą. Przejdźmy do ciekawostki Teraz ciekawostka druga, ludzie. Sam Elektro to mistrz kontrowania Inferno Dragona. 4 na 4, no i sobie idealnie radzi. Przypominam też, że z Inferno Towerem sobie świetnie radzi. Bo to jest taki Inferno Dragon, tyle że stojący w miejscu, ale sobie świetnie radzi. Ludzie, wy to widzicie? Wy to widzicie? What the fuck? Co tu się stało? Ja tu screena walę. Jak ja screena walę. No dobra, no to mamy jednak kolejną ciekawostkę o nim, taką dodatkową widzę. To było bardzo zaplanowane, co nie. No i też tutaj patrzcie, jak fajnie błyskawice te latają dalej pomimo przerwy. Teraz trzecia, ludzie, ciekawostka. Electro Wizard, Races i Ferro Tower świetnie kontrują Lava Luna, czyli lawa i balon. Lawę i balona świetnie kontruje tutaj Electro Wizard razem z Inferno Towerem. Słynny atak Mega Pinion, no i Ice Spiritka. Najlepszy atak świata. Patrzcie, Inferno Tower tutaj się rozprawia. No i patrz, jak świetnie sobie radzi. Spójrzcie. No, tylko tutaj naprawdę to jest bardzo drobny damage. Przejdźmy do kolejnej ciekawostki, czyli czwartej. Inferno Dragon to świetna karta sama pod względem, że sam z pojawienia się zadaje
poważny damage, więc to jest naprawdę dobre. Potrafi skontrować powiedzmy całą hordę taką minionów samemu. Co jest, powiem, że naprawdę bardzo dobre. Potrafi też skontrować gang Guciego. I 3 miniony w jednym, no widzicie? Czy to błyskawica, czy to piorun? Nie, to Electro Wizard. Kto wygra? Zobaczmy ten pojedynek tytanów. O! Hello darkness, my friend. Piota ciekawostka. Sam Electro Wizard zadaje wieży poważne obrażenia. Aż 768 damage'a. No patrz jak świetnie. I zadaje prawie tyle samo co Knight obrażeń. No patrzcie, minimalna różnica. No może Knight jest tańszy, ale jednak trzeba przyznać, że Knight i Electro Wizard to dwie inne karty. I teraz ludzie, dwie ode mnie ciekawostki o Electro Wizardzie. Electro Wizard to jeden z trzech wizardów potrafiący zapować jak zap czy Ice Splitka na chwilę zamraża. No i potrafi atakować dwie jednostki na raz. A nie trzy, ale jak na przykład atakuje jedną, to dwa razy tyle, czyli 96 plus 96 damage'a zadaje. Czyli spoko karta. Zadaje obrażenia z pojawienia się wszystkim jednostkom w obrębie, czyli 159 damage'a, co jest naprawdę bardzo dobre. I jest Electro Wizard legendą z 7 areny, ludzie, co jest bardzo dobre. Na 7 arenie możemy spotkać tą świetną legendę, która jest obecnie najpopularniejsza. Dlatego też lawa, lony stają się coraz mniej popularne nawet. Pamiętajcie, że ja własnej karty, którą mam w deku, to bardzo nie lubię używać, więc wiecie, nie bądźcie na mnie źli, ale takie naprawdę są fakty. Lava Loon staje się mniej popularny, ale ja dalej nim gram. No i 7 ciekawostka ode mnie. Tak, kolejną. Electro Wizard świetnie kontroluje Lava Looniarzy zazwyczaj właśnie. I jest bardzo denerwującą kartą, no spójrzcie, dwa razy, to ona bardzo wkurza, to bardzo wkurza, to bardzo wkurza. No i też ma dosyć dobry nawet zasięg, no to wiecie. No dobra ludzie, jeżeli podobał wam się odcinek, nie zapomnijcie dać łapeczki w górę, możecie zawsze dać komentarz. No i ludzie, pamiętajcie, że 10 łapeczek w górę, kolejny odcinek specjalny właśnie o Electro Wizardzie. No i nie zapomnijcie zagłosować w ankiecie, tą ankietę zrobię, więc od razu nie będzie od razu. Ale się patrzcie ciągle, bo będzie ankieta, w której wam polecam zagłosować, będzie bardzo ciekawa. Tak. No i bardzo fajna. Tak, będzie fajna. Tak. Dlatego właśnie zagłosujcie w tej ankiecie, tak. Ta ankieta, jak oglądacie ten odcinek, to pewnie gdzieś tutaj będzie taki i, które klikniecie, rozwiniecie i będziecie mogli zagłosować raz na coś fajnego, więc naprawdę polecam, już może pomóc mi według was co nagrać i ja wam też pomogę. I to mi też bardzo pomoże i dzięki temu będę wiedział, co chcecie po tym odcinku. Czyli tak, 2 odcinki, 10 łapeczek, no i tutaj ankietka, to powiem, że korzystnie dla was, tak? Tutaj długopis, słyszycie? Długopis, tak, długopis. Tutaj wiecie, taka różdżka, co nie? Różdżka tutaj, tak, tak, różdżka, normalnie, tu, pa, pa, pa. Thank you.
No powiem, że teraz jednak jakbym miał się patrzeć, to właściwie powinien się zamienić chyba z zapiesami. Zdecydowanie. Dajcie mu się omamić, bo to jednak nie jest... Zdaje się być bardzo dobrą legendą, no ale jest jednak tylko dobrą. Choć jednak, jeżeli wam go teraz lekko obraziłem, to nie wiem, czy za się wie, ale wiecie, musicie być ostrożni na tego tutaj pana leveluniarze. Pamiętajcie, musicie najpierw go wyeliminować, gdy jest pewne, że go nie ma, wygracie. A jeżeli będzie Fido Tower i właśnie ten gówniarz, to pamiętajcie, atakujecie różnie. Ale się starajcie też bronić, bo powiem, że będziecie musieli raczej z kontry grać. Naprawdę, taka porada, co nie? Jestem doświadczony z graniem z tym panem, już jestem wyćwiczony, jak z nim grać. Gram na remix, w doliczonym czasie zaczyna atakować, no i wtedy właśnie ten pan pada. No i może niedługo powstanie nowe intro, ludzie. Tak, nowe intro. Od Kaleka. Co będzie bardzo fajne. No dobra, też się z wami żegnam. Pamiętajcie, by zostawić łapę w górę i zagłosować w ankiecie, która powinna być tu, jeżeli się patrzycie na taki długi obraz. Pa. No to ja się z wami żegnam bez zmęczonego gadania o 18:46. Goodbye. Perfect English.